Jak stać się bogatym? Opowiadanie Krystyny Roy. We wiosce B przyszło dwóch ludzi do przekonania, że są grzesznikami i potrzebują łaski Bożej. Modlili się oni i szukali Boga, a Pan Jezus ulitował się nad nimi, przebaczył im, choć pierwszy z nich był może winien 50 groszy, a drugi 500 groszy. Pan Jezus Chrystus dał im nowe serce i nowego ducha. Obaj stali się szczęśliwymi ludźmi. Oprócz tego doznali i tej łaski, że się nawróciły ich żony, tak, że mogli bez przeszkód i domowych nieporozumień służyć z domami swymi Bogu. Jeden z nich mieszkał w górnej części wsi. Był dość zamożnym rolnikiem. Miał jednak pewien dług na swej posiadłości, który z różnych powodów urósł. Bo choć był porządnym człowiekiem, jak mówili ludzie, to jednak zanim rozpoczął nowe życie, przesiadywał od czasu do czasu w gospodzie. Poza tym pochłaniały uroczystości domowe wiele pieniędzy. Człowiek nie wie nieraz, jak robi długi, czuje je dopiero wtedy, gdy płacić potrzeba. Drugi z nich mieszkał w dolnej części wsi. Posiadał tylko maleńką chatkę i był szewcem. Ten mógł prędzej powiedzieć, gdzie zostawił swoje zarobki. Choć był dobrym pracownikiem, to jednak przed zmianą w jego życiu często nie było w domu jego kawałka chleba. Za jego grosze jadały dzieci właściciela karczmy kołacze. Gdy więc rolnik Sienianek rozpoczął nowe życie, nie zauważyli tego ludzie od razu. Ale gdy szewc Chlatki ukochał Zbawiciela, dziwili się wszyscy niemało. Nie mogło im się zmieścić w głowie, że z takiego łajdaka za jednym razem stał się pobożny człowiek czytający Biblię razem z żoną rano i wieczorem. Niektórzy byli pewni, że swoją radosną pieśń wkrótce skończy śpiewać, ale on śpiewał dalej. Minęło kilka lat. Nikt nie byłby Chlatkiego poznał. Wszystko się zmieniło w jego życiu, w życiu jego żony i rodziny. Nawet zewnętrzny wygląd domu mówił o zmianach, jakie nastąpiły u jego mieszkańców. Część druga. Jak to często we zwyczaju bywa, obrał sobie każdy z tych dwóch ulubiony werset z Pisma Świętego, podług którego chciał całe życie swoje prowadzić. Sieniankowi podobało się szczególnie to, co w 5 Mojżeszowej, 28 rozdział, od wersetu do 2 do 5 jest napisane: i przyjdą na cię. Wierzył, że Bóg, którego dziecięciem się stał przez nowonarodzenie, wypełni na nim tę swoją obietnicę. I nadejdzie czas, że nadzieje jego nie zawiodą. I nadzieje jego nie zawiodły. Z dnia na dzień powodziło mu się lepiej, tak, że się ludzie dziwili. Mógł część swoich długów spłacić, nawet dokupić roli i zwiększyć swoją stodołę. Kupił nawet konie, w ten sposób mógł swoje sprawy szybciej załatwić i jeszcze u drugich trochę pieniędzy zarobić. Wszystkich mieszkańców jego domu obowiązywała wypowiedź apostoła: kto nie pracuje, niechaj też i nie je. Drugi list do Tesaloniczan, 3 rozdział, 10 werset. W pierwszym roku zbierał ojciec rodziny zimą i latem, dzieci i służbę, rano na modlitwę. Dopiero po oddaniu Bogu chwały
i złożeniu wszystkich spraw w jego ręce rozpoczynano pracę. A gdy z rolą zaczęła się mnożyć ilość bydła, zaczęto modlitwę ranną coraz częściej na wieczór odkładać. Ale wieczorem byli i Sienianek, i jego żona tak zmęczeni, że śpiew i czytanie tylko z trudem się naprzód posuwało, a serca nie odczuwały nic przy tym. Służba rolnika i dzieci nie znali Zbawiciela, często zasypiali przy czytaniu, szczególnie zaś wtedy, gdy był czytany długi rozdział. Zimą było trochę lepiej, ale gdy się rozpoczęły wyjazdy furmankami, trzeba było to na jednego, to na drugiego czekać. Pewnego wieczora rozgniewał się Sienianek i oświadczył, że nie będzie czytał Biblii tak bezbożnemu narodowi, który przy tym śpi. I tak skończyło się czytanie. Sienianek i żona jego czytali wprawdzie jeszcze, ale nie wspólnie, lecz wtedy, gdy mieli do tego czas. Zdarzyło się nieraz, że przemożony zmęczeniem usypiał nad Biblią i wtedy śmiano się z niego. Patrzcie, nasłajał, a teraz sam śpi. Służba była zgorszona postępowaniem chlebodawców. Sienianek nikogo nie szanował, znał tylko pracę. Żona jego przy tej wielkiej pracy nie mogła czysto trzymać ani siebie, ani dzieci. Pranie bielizny odbywało się tylko tak ubocznie. Dom mogła uprzątnąć tylko wtedy, gdy inni już spali, przy tym zamykały się jej często oczy ze zmęczenia. Początkowo było jeszcze lepiej, ale z biegiem czasu stawało się coraz gorzej. Wielkie błogosławieństwo, na którym Sieniankowi tak zależało, wymagało wszystkich sił ciała i duszy. Przy tym nie zauważyli oni, że choć majątek ich rósł, jednak Chrystus, który kiedyś w cudownym czasie łaski się w nich narodził, znowu umarł i że im z tego życia z Bogiem nic nie zostało, tylko pewne poznanie i straszna odpowiedzialność. Chlapcy też mieli ulubiony werset, a ponieważ się go trzymali, uważali ich niektórzy za nienormalnych. Wielkimi były im słowa, które Syn Boży powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam przydane. Pasował do nich tak bardzo następny wiersz: dlatego nie troszcie się o dzień jutrzejszy, bo się dzień jutrzejszy będzie troszczył o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień na swoim utrapieniu. Ten człowiek śpiewa ciągle, mówili sąsiedzi. Czy zima, czy lato, czy dobrze, czy źle mu się powodzi, on śpiewa ciągle. Chlapcy mieli oprócz swojej chaty tylko cztery ręce i swoje małe dzieci. Pierwsze lata były dla nich dość trudne. Spłacali długi po piciu alkoholu przez męża. Potem należało całą rodzinę porządnie ubrać. Często widzieli i słyszeli sąsiedzi, jak chlapki pracował do północy. Był on dobrym rzemieślnikiem, a żona jego pomagała mu jak mogła. Nawet z okolicy przychodzili ludzie i robili u niego zamówienia. On nie konkurował z nikim. Odstawił dobrą robotę i był uprzejmy dla klientów. A jeżeli ktoś nie mógł od razu zapłacić, miał wzgląd na niego i czekał. Byli i tacy ludzie, którzy mu długo dawali czekać. On ich jednak nie oskarżał.
a Bóg skłonił ich serca tak, że długi swoje jednak spłacali. W ten sposób mógłby nasz szewc dorobić się czegoś, gdyby nie słowo: szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Chlatki abonował kilka czasopism, a to kosztowało coś. Dzięki nim dowiadywał się o niejednej potrzebie w Królestwie Bożym i chciał każdemu dopomóc według swojej możliwości. Obliczał z żoną, ile by dać. Potem odsyłał obliczoną kwotę, a żona odnosiła list na pocztę. Doprowadziło to do tego, że się nazwisko jego stało znane w wielu miejscach i że ludzie bardziej od niego wykształceni przychodzili do jego miejscowości, aby tego ofiarnego chrześcijanina poznać, który tak serdeczne listy dołączał do wysyłanych sum i tak się wszystkim, co dobre, interesował. Przynosili oni mu książki, tak że wkrótce Chlatki był w posiadaniu małej biblioteczki. Właśnie z powodu tego słowa stał się z niego człowiek, który nie chciał takim zostać, jakim go Bóg znalazł w swej łasce. Myślał: mam się troszczyć o to, aby Królestwo Boże rozszerzyć, a jeśli chcę sam do niego należeć, to byłoby to wstydem, gdybym nie wiedział, co król mój za naszym kamieniem granicznym czyni. Jak on królestwo swoje między ludźmi rozszerza, a jeśli mam kiedyś ze wszystkimi dziećmi bożymi na ziemi mieszkać, to muszę wiedzieć, jak im się tu powodzi, co czynią, co muszą znosić. I pragnę coś wiedzieć o tych narodach i krajach, z których się wywodzą. A będą wszyscy od Boga wyuczeni. Gdy Bóg widział, że Chlatki chce przynieść mu chwałę, pomagał mu i posyłał do domu jego właściwych ludzi. Po kilku latach mógł się nawet najbardziej wykształcony człowiek z radością rozmówić z młodym szewcem. Czasami wołał Chlatki i Sienianka, gdy miał miłych gości w domu, ale ten albo nie miał czasu, albo gdy przyszedł, słuchał z otwartymi ustami, co Chlatki ze swoimi gośćmi mówił. Trzymał się on właśnie swego błogosławieństwa, a to spoczywało na kawałku ziemi, jaki posiadał. Sienianek był wszystkimi myślami i przedsięwzięciami z tą ziemią związany tak, że tego nawet pojąć nie mógł, jak może się ktoś troszczyć o ludzi, których nigdy w życiu nie widział. Mnie też nikt nic nie daje, niech się każdy troszczy o samego siebie, tak myślał. Część trzecia. Ponieważ do Chlatkiego przychodzili różni wierzący, czytali z nim Słowo Boże i śpiewali radosne pieśni ku chwale Pana, przyszedł też pewnego dnia gość, którego nie widzieli i którego dlatego wyrzucić nie mogli. A był nim diabeł. Było to wtedy, gdy żona Chlatkiego odziedziczyła 300 koron po swojej cioci. Ten niewidzialny gość namawiał Chlatkiego, aby powiększył swoją chatę, bo posiada 300 koron. Rzeczywiście, powiedziała jego żona, przychodzą do nas różni ludzie, jak dobrze byłoby mieć dla nich osobny pokój, który by zawsze był czysty, a gdy sąsiedzi na odwiedziny przychodzą, nie przeszkadzałyby im dzieci. Zaczęto od razu planować. Obok kuchni mieli dużą komorę. Ona miała się stać tym pokojem. Na dworze chcieli jedną komorę dobudować. Ach, nie mogli nawet spać z radości.
tak pięknie sobie to wymalowali. Pokój miał otrzymać duże nowe okna, drzwi, podłogę, wygodne łóżko, nowy stół i ławę. Ach, to było za piękne. Oni nie potrzebowali takiego pokoju koniecznie, ale chcieli się trochę po miejsku urządzić, żeby ich goście dobrze się u nich czuli. Chlatki począł zwozić materiał, dał zrobić drzwi i okna, ale gdy obliczył, co go będzie kosztował materiał za pokój i komorę, rzemieślnicy, podłoga, piec, wewnętrzne urządzenie, zobaczył, że do 300 koron swojej żony będzie musiał dopożyczyć jeszcze 600. Nie wydawało się mu to niebezpiecznym dla jego domu. Każdy chętnie by mu pożyczył. Ale oni mieli oprócz tego kawałek pola. Lecz głowa stała mu się jednak trochę ciężka. A pewnej nocy, gdy nie mógł spać, zapalił światło i zaczął czytać Pismo Święte. Wtedy natrafił słowo: nikomu nic winni nie bądźcie. Przeszyło go ono jak prąd elektryczny. Przeczytał je po raz drugi. Było to rzeczywiście napisane nikomu. Przecież gdy człowiek nic nie ma, to musi pożyczyć sobie. Czy nie mówi sam Zbawiciel: od tego, który ci pożyczyć chce, nie odwracaj się? A jednak napisane tu nikomu. Czy nie jest to w ostatecznym rezultacie w porządku? Tak czynią przecież wszyscy kupcy. Gdy potrzebują materiał na buty, biorą też na kredyt, ale zawsze za niego płacą. Ale to jest właśnie coś innego. To musi tak być. Ale czy ta sprawa musi być? Czy potrzebuję tego pokoju tak, jak głodny kawałka chleba, gdy go pożyczyć idzie? Chlatki potrząsnął głową. To jest chyba ów lew ryczący, który chodzi koło mnie i chce mnie zwieść do pychy. Tego nie żąda ode mnie żaden z moich przyjaciół. Byłoby wprawdzie dobrze, gdybyśmy mieli cichy kącik, choćby ze względu na tych małych, żeby nam nie przeszkadzały przy czytaniu Biblii. O Panie, pomóż mi, chętnie chciałbym Ci służyć, ale długi nie chcę robić. O Panie, pomóż mi, chętnie chciałbym Ci służyć, ale długów nie chcę robić, powtórzył drugi raz w myślach. Chlatki modlił się długo. Potem rozmyślał, a twarz jego rozpromieniała się. Wreszcie usnął. Na dzień drugi przy śniadaniu wziął żonę swoją za rękę i rzekł: ty nie wiesz z pewnością, co za gościa mieliśmy ostatnio w swoim domu, mówił radośnie. Gościa? Zapytała zdziwiona. Ach, myślisz, żeby Pan Jezus nas do tego zwiódł, abyśmy tyle budowali i tak się zadłużyli? Na pewno nie. Ale się diabłu nie podobało, że bez trosk żyjemy. O chleb powszedni i o pracę do tego potrzebną mamy prawo modlić się codziennie, bo wie Ojciec nasz, że tego wszystkiego potrzebujemy. A dopiero gdy zaczniemy szukać Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, będzie nam to przydane. Ale nigdzie w całej Biblii nie znajdujemy obietnicy, że Pan Bóg chce długi zapłacić, któreśmy sobie zaciągnęli w lekkomyślny sposób. 600 koron, pomyśl tylko. Jak długo musielibyśmy się męczyć, byśmy się ich pozbyli? Ile lat musielibyśmy się dzień w dzień troszczyć o to? Nie moglibyśmy tego tak lekko brać, bo kto długi swoje z lekkim sercem z siebie zrzuca, jest tak uczciwy jak złodziej. Jeżeli tego, co pożyczałem, nie oddaję,
to przychodzi ten, który mi pożyczał, po swoje. Czy jestem wtedy lepszy od tego, który ukradł? Słusznie mówi Pismo, nikomu nic winni nie bądźcie. Żona zasmuciła się, bo się już z góry w tej nowej izbie trochę zakochała. Ale przecież my to tak dobrze myślimy, powiedziała. I to będzie przecież jakby dla Pana uczynione. Nie, droga żono, odpowiedział Chladki, potrząsając głową. On powiedział, nie troszczcie się. Dotąd nie musieliśmy się troszczyć, a wtedy jednak przyszłyby troski i musielibyśmy znowu tak twardo pracować, jak w pierwszych latach po naszym nawróceniu, albo jeszcze więcej. Dzieci nasze są już większe. Nie moglibyśmy ich porządnie ubrać, bo wszystkie pieniądze musiałyby iść na procenty i na spłacenie długu. Z powodu wielkiej ilości pracy mielibyśmy wnet mało czasu, aby Słowo Boże czytać. Zaniedbalibyśmy nasze dzieci, a one są przecież żywym skarbem, jaki nam Bóg powierzył i za który będziemy raz odpowiadać. Takiej niewoli nie żąda Bóg od żadnego człowieka. Tak, ty masz rację, powiedziała żona. Żal mi tylko, że nie mamy cichego kątka w domu. To będziemy mieć, rzekł jej mąż, uśmiechając się dobrodusznie. Ale będzie to tylko taka izba proroka, jaką sunamitka dla Elizeusza przygotowała. Ty wiesz, że nie potrzebujemy tak wielkiej komory. Postawimy w środku mur. Cegły mamy jeszcze z budowy szopy. A ja dam zrobić tylko jedno okno i jedne drzwi. Drzwi mają prowadzić na dwór. Stąd będzie można wejść do komory. Obliczyłem, że nam wystarczy 200 koron, nawet gdy dam zrobić stół i ławę. Z pozostałych 100 koron? Chcę zapłacić kupcowi skórę, za którą jeszcze nie zapłaciłem, a za resztę chcę poczynić zapasy, abym już nigdy nikomu dłużej nic winien nie był. Pomyśl tylko, żono, jak pięknie to będzie. Ty będziesz ten pokoik czyścić i urządzać, a gdy potem uścielesz łóżko twoimi pięknymi, czystymi poduszkami, to nawet hrabia będzie mógł w nim spać. Choć będzie to uboższe, niżeśmy sobie to wyobrażali, to będzie to jednak miłe miejsce. Czy nie myślisz też tak? Pani Chladki płakała z radości. Gdy przez swoje posłuszeństwo Słowu Bożemu wypędzili z domu diabła pychy, przystąpili z zapałem do pracy. Kto może rzec, jak szczęśliwi byli, gdy się im wszystko udało? Ponieważ o większą część materiału sami się troszczyli, zrobił stolarz jeszcze podłogę, a na jarmarku kupili piękne nowe łóżko. Pewna rodzina, która wtedy do Ameryki wyjeżdżała, oddała im szafę na przechowanie. Gdyby nie wróciła, mogli ją z biegiem czasu spłacić albo odkładać pieniądze na nową. Teraz miała pani Chladki cichy, czysty kącik. Pokoik nie był duży, ale gdy słońce świeciło przez wielkie, czyste okno na białe ściany z pięknymi wyroczkami, gdy spoglądała na małą etażerkę z książkami i czasopismami, gdy patrzyła na stół nakryty śnieżno-białym obrusem i wielką Biblię, wtedy i słońcu się tu tak podobało, tak, że zostało tu prawie cały dzień. Każdy, kto do Chladkich przyszedł, czuł się tu dobrze, a często siedział na ławie dębowej niewidzialny gość obok Chladkiego, gdy ten dzieciom swoim czytał z rodzinnej Biblii i cieszył się,
ze swego cichego szczęścia. Ludzie nie widzieli tego gościa, ale odczuwali jego obecność. A jak się wiodło Sieniankowi? Bezdzietny wuj Sienianka umarł. Posiadłość po nim odziedziczyli bratankowie i siostrzeńcy. Sieniankowie otrzymali 5 hektarów pola, 2 krowy i 1000 koron, ale ze wzrostem posiadłości wzrosły i troski. Mam oddać pieniądze do cudzych rąk? Myślał Sienianek. Kto wie, czy otrzymam je z powrotem? Moja chata jest stara, chcę zbudować nową. Biedni chlapcy mają 2 izby, a my mamy się zadowolić jedną i ścieśniać się po wszystkich kątach? Mamy przy naszym błogosławieństwie tak się cisnąć? My przy naszym błogosławieństwie? I tak zaczęli Sieniankowie budować. Zbudowali wielki nowy dom i pokryli go dachówką. Było przy tym dużo złości i wyzywania, bo gdy Sienianek spostrzegł, że budowa przekroczyła odziedziczoną sumę, chciał rzemieślników przycisnąć. Oni nie pozwolili sobie na to, a ci, którzy sobie inaczej pomóc nie mogli, przeklinali go i bluźnili Bogu. A gdy wreszcie wszystko było gotowe, wprowadziła się do domu zupełnie zwaśniona, pokłócona rodzina. Ponieważ żona Sienianka nie znalazła wszystkiego tak, jak tego sobie życzyła, zaczęła kłócić się ze swoim mężem. Jego bolało znowu to, że wzrosły jego długi. Zapędzał wszystkich do pracy tak, by jeden mógł za 3 pracować. Po niedługim czasie był nowy dom, tak samo brudny i nieporządny jak stary. Nigdzie cichego kąta, nigdzie czystego kąta, bo chociaż mieli przednią izbę, w której nikt nie mieszkał, to jednak stawiali tam garnki z mlekiem i wiele innych rzeczy. Na łóżku leżały stare brudne poduszki i pierzyny, gdzie okiem spojrzeć nie było nic przyjemnego i nic na swoim miejscu. I w nowym domu nie byłby sobie Jezus mógł usiąść tak, jak nie mógł w starym. A po co miałby to robić? Nikt nie miał czasu na niego. Słowo Boże było jeszcze tylko w niedzielę czytane i przy tym zasypiali wszyscy ze zmęczenia. Pewnego dnia przyszedł chlatki do Sienianka i przyniósł mu buty. Żądał od niego tyle, ile od każdego innego. Gospodarz począł się targować. Spuść mi trochę, Janku. Mam tyle wydatków, budowa kosztowała mnie tak dużo. Chlatki był gotów to zrobić, ale rzekł: słuchaj, Andrzej, dlaczego tak się rujnujesz? Było to potrzebne tyle długów poczynić. Odziedziczyliście piękną sumę pieniędzy. Było trzeba zapłacić nimi stare długi. Dom wasz był jeszcze dobry. Mieliście jeden pokój, za mało to mogliście sprzedać odziedziczone pola, bo macie własnych tyle, że z trudem ich obrobić możecie. A za to przybudować wielką, piękną izbę. Dziś byłbyś bez długów i bez trosk, a teraz z powodu troski o ziemskie sprawy wnet zapominasz szukać Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Ty znasz Boga, znasz Chrystusa, a dzieci Twoje wyrastają jak bydło. Ty nie dajesz im czasu pomyśleć o Chrystusie i uczyć się od Niego. Sienianek przyznał to, ale niestety tylko częściowo. Wiesz, powiedział, chcę ludziom udowodnić, że ten sam Bóg jeszcze żyje, który patriarchów błogosławił i że ten, który mu służy, także tu na ziemi doczeka się wielkiego błogosławieństwa. Dobrze, Andrzej,
ale nie to jest największym błogosławieństwem posiadać wiele pól, łąk i bydła, ale to jest błogosławieństwo mieć Syna Bożego w sercu i w domu. Popatrz na mnie, jeśli się z Tobą porównam, to Ty jesteś bogatym gospodarzem, a ja skromnym rzemieślnikiem. A jednak nie chciałbym się z Tobą zamienić. Jaka jest różnica między nami, jeśli chodzi o ziemskie rzeczy? Ty masz dom, ja też mam. Ty możesz się w domu dosyta najeść, ja też. Twoje dzieci mają ubranie i buty, moje także. A raz, gdy umrzesz, staniesz z pustymi rękami przed Bogiem. Jak ja? Niczego z tego świata nie wyniesiemy, ani ty, ani ja. Lecz mnie będzie łatwiej umierać niż tobie. Wy nie możecie być gotowi z waszą pracą ani w zimie, ani w lecie. Gdy mnie Bóg zawoła, to odłożę nawet rozpoczęty but, może go inny mistrz wykończyć i pójdę. Ciebie będzie to obciążać, że tego albo tamtego nie skończyłeś. Mów co chcesz, zawołał Sienianek gniewliwie. Ja nie chcę, aby dzieci moje, gdy umrę, jak dziady zostały. Słowo Boże mówi, nie widziałem nasienia sprawiedliwego, żebrzącego chleba. A to chcesz ty zrobić, aby dzieci twoje za chlebem nie chodziły? Biedne, czy nie wiesz, że to, co w gorzkim pocie nagromadzisz, w jednej godzinie zginąć może, tak jakby tego wcale nie było? Ja nie mogę dzieciom swoim nic zostawić, to prawda, ale który mi wszystko dodał, gdy królestwo jego i sprawiedliwości jego szukałem, dodaj i im także. Powiedziałem, żebym się nie chciał zamienić z tobą i muszę to powtórzyć. Dlatego proszę cię, nie przywiązuj serca twego do twoich dóbr i nie pozwalaj im przyrastać do twego serca, bo inaczej Bóg, chcąc cię ratować, będzie ci musiał wszystko wziąć. Kto wie, kto z nas dwóch więcej dzieciom swoim zostawi? Ty, który masz wielki majątek, a na nim wiele długów? Albo ja, który wszystko, co mi Bóg dał, moim nazwać mogę, bo nikt nie ma prawa ręki na to położyć, tylko mój Bóg, do którego należę ze wszystkim, co mam. Po tej rozmowie pożegnali się i obaj zapomnieli o niej, a wszystko pozostało po staremu. Część piąta. Tego roku były piękne żniwa na polach, a ponieważ łaskawy Bóg dał także dobrą pogodę, mogli ludzie napełnić swoje stodoły. Wszędzie było słychać młócenie i chlapcy młócili, a radowali się bardzo, gdy mierzyć poczęli, bo choć mieli tylko 1 hektar pola, namierzyli 20 miar złotego ziarna. Co za błogosławieństwo, zawołał uradowany chlatki. Na całą zimę mamy dość zboża. Nie zapomnij, napominała żona, cośmy w Słowie Bożym znaleźli, że oddamy z tego Bogu odpowiednią część. O, tego nie zapomnę. W żadnym wypadku, to jest tylko to, co my możemy zatrzymać z Bożych darów, a nie co my możemy dać Bogu z naszych, bo my nic nie mamy. I tego nie zapomnę, i to mnie najbardziej raduje, że mogę to na połowę dzielić. 1 miarę dla misji wśród pogan i 1 dla wewnętrznych potrzeb Królestwa Bożego w naszym kraju, aby dobre pisma między ludem naszym rozszerzać, aby nie chodził tak w ciemnościach, aby nasz język, którym się urodziliśmy, miał jak najwięcej bogatej chrześcijańskiej literatury. Gdy potem zapłacę podatek kościelny i gminny, zostanie nam dość na całą zimę, aby dać jeszcze potrzebującym.
patrz, rzekła żona, wskazując na dzieci, jak dobrze im jest. I rzeczywiście dobrze im było. Najstarszy chłopak budował szopy w słomie, a młodsza dziewczynka zjeżdżała po niej w dół. A najmłodsze trzymało kawałek chleba w ręce i śmiało się tak radośnie, że mu się łzy staczały po policzkach. Chladki ucałował małego, przy tym mu też przyszły łzy do oczu z radości nad miłością i łaską jego Boga. No, dzieci, już dość hałasu, powiedział. Chcemy Bogu podziękować, że tak nam błogosławił. Za przykładem rodziców uklękły dzieci i ten najmniejszy złożył rączki, a gdy się pomodlili, potwierdził i on modlitwę głośnym Amen. Zaśpiewali, nóż Bogu dziękujemy, i chcieli już wstąpić do domu, gdy na górnym końcu wsi dał się słyszeć krzyk. Pali się! Pali się! Przerażeni wypadli ludzie ze swoich domów. Była wielka posucha. Wody w rzece prawie nie było. Słup ognisty występował do nieba. Chladki pobiegł na miejsce nieszczęścia. Wziął z sobą siekierę i wiadro. Już z daleka zobaczył, że się palą zabudowania sienianka. Krowy ryczały. Puszczone konie pędziły w dzikiej ucieczce przez wieś w dół. Ludzie zlecieli się, wszędzie krzyk i narzekanie, lecz o ratunku nie było mowy. Ludzie zlecieli się, wszędzie krzyk i narzekanie. Stodoła była pełna. Obok niej stał stóg słomy. Jeszcze dalej szopa. Dom został też objęty przez ogień. Rozpalone dachówki pękały i rozlatywały się na wszystkie strony. Gdyby można było pomyśleć, co dałoby się uratować, ale nic nie dało się uratować. Szyby okienne pękały, a świeżo lakierowane okna i drzwi paliły się lśniącym płomieniem. Ludzie stali wokoło. O ratunku nie było mowy. Oprócz stodoły sienianka spaliły się jeszcze trzy dalsze stodoły i dwa domy. Potem wszystko się skończyło. Całe to straszne wydarzenie trwało niecałe pół godziny. A teraz wznosiły się ku niebu jeszcze tylko czarne ściany i kominy nagie. Nikt nie mógł powiedzieć, jak i gdzie powstał ogień. Z rozczochranymi włosami biegła żona sienianka tam i z powrotem, załamując ręce. Płakała, lecz nie krzyczała. Wyglądało to tak, jakby straciła rozum. A sienianek, gdyby go nie był przemocą chladki wyciągnął z szopy, gdzie chciał coś uratować, byłby się spalił na węgiel pod jej ruinami. Gdy się wreszcie ludzie rozeszli, stał człowiek ten nad grobem tego, dlaczego na tej ziemi żył. Domu jego nie było. Żniwa całego roku to wielkie błogosławieństwo, na które tak liczył, było zniszczone. Długów miał tak wiele, że lata nie wystarczyłyby na ich spłatę. Ubezpieczony był mało. Z czego miał budować? Krowa, trzy świnie, gęsi, kury. Wszystko było zaduszone. Ogień nie potrzebował godziny, aby zniszczyć wyniki kilkuletniej ciężkiej pracy. O, któż opisze troskę, jaką wypełniło się serce sienianka? Wszystko, dlaczego żył na ziemi, opuściło go, a on wiedział, że to już nigdy nie powróci. Gdy tak stał ze skrzyżowanymi rękami na piersi, otoczony płaczącymi dziećmi, na miejscu nieszczęścia przypomniały mu się słowa Chladkiego: kto wie,
kto z nas dwóch więcej dzieciom swoim zostawi, ja czy ty, biedne? O tak, biedne. Ich dom się spalił, a Chrystusa jeszcze nie znały. Sienianek czuł, że on sam jedynie był tu winien. Było to tak, jak Chladki powiedział: jeśli Bóg cię zechce ratować, to będzie musiał ci to wszystko wziąć. Jeśli Bóg cię zechce ratować, to będzie musiał ci to wszystko wziąć. Świszczało, powtarzało mu się w uszach. Jeśli Bóg cię zechce ratować, to będzie musiał ci to wszystko wziąć. Późnym wieczorem pukał ktoś do drzwi Chladkiego. Gdy ten otworzył, zdziwił się niemało. Przed nim stał Sienianek. Bracie, przychodzę w nieszczęściu moim do ciebie, abyś się ze mną modlił. Czy pomodlisz się ze mną? Poznaję, że opuściłem Boga, a dziś On mnie opuścił. Ale może mnie jeszcze przyjmie w łasce i pomoże mi, bo ja sobie pomóc nie mogę. Obaj poszli do pokoju. Modlili się i płakali razem, a wielki Bóg zmiłował się jeszcze raz. On nie wybawił Sienianka od boleści, jaka nań przyszła, ale go wybawił od czegoś innego, co było 1000 razy gorsze: od chęci, posiadania i od zazdrości. Poznał on, że wszystko na ziemi jest tylko marnością i że człowiek tylko tyle winien żyć dla tej ziemi, ile ciało jego potrzebuje, ale że nikt nie żyje z tego, że ma wiele majątności. Chladki podzielił między siebie i Sienianka to, co na zimę odłożył. Dał mu też połowę słomy. Tak on przyjął jego rodzinę, aż miejsce spalenia jako tako naprawili. Potem musiał Sienianek sprzedawać pola, aby część swych długów spłacić i chatę przykryć. Było wątpliwe, czy jeszcze kiedy do dobrobytu dojdzie, ale do domu jego przyszedł znowu wypędzony Pan Jezus. Rano i wieczorem podnosiły się w niebo z nieprzykrytej chaty, ale i potem z gotowego, czystego domu pieśni pochwalne i modlitwy. Straszny ten wypadek wstrząsnął także sercami jego dzieci. Nie spały już one przy Słowie Bożym, nie zaniedbywały go. Gdy teraz jakiś miły gość do Chladkiego przyszedł, przychodziła najczęściej cała rodzina gospodarza. Bo kiedyś odwrócił się Sienianek od szatana, opuścił szeroką drogę i wstąpił na wąską, gdy Bóg go ułaskawił. Ale aby Królestwa Bożego i sprawiedliwości nie szukał, dał mu diabeł dużo pracy do rąk i uczył go używać niewłaściwie błogosławieństwa Bożego. Nie na chwałę Boga, nie ku chwale Boga, nie dla pożytku bliźniego, lecz dla zaspokojenia żądzy posiadania. Długie lata przyglądał mu się święty Bóg, ale ponieważ miłował swoje zbłąkane dziecko, wziął mu to wszystko z ręki i rzekł: tak, teraz masz czas szukać królestwa mego i sprawiedliwości jego i wierzyć, że wszystko inne będzie ci dodane. Bo dla dzieci Bożych nowego czasu, nowego stworzenia leży błogosławieństwo Boże w niebieskich dobrach.
ziemskie daje Bóg tylko według ich potrzeb i jako dodatek. Największym darem jest jego umysł, który się zadowala tym, co ma, a najbogatszy na ziemi jest ten, kto bogaty jest w Bogu. Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy
zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych
i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga. Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze. Że ja już jestem Bożym dzieckiem. Że nie jestem dzieckiem diabelskim. I że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo, bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi,
Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga
traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy, i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja.
i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz,
że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo,
to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa. I interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest pierwszy list Piotra 2, to jest strona 296. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie
tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem, żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem, nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie, bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił, a w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł. Ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,
ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem,
Muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa, później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom
ten wodostat i majestat tego Bożego stworzenia nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię. I od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział. 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego
zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się urodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa
będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i dziesiąty wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.
Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o Nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro, bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie, i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego,
abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. Bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również Ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do
uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.